To dopiero w poniedziałek puścimy, bo to jest karty. Ty nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, no. Nikogo nie widziałeś. Cicho tam. Cicho. A do buchu przyszedł ślepy z laską. I go z tyłu ci ochroniarze. A tak, 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 prowadzimy. Po lewej Słuchaj, stronie. Słuchaj, ociemniałym podaj rękę. Podaj nie rękę. Wytrwałym skracaj mnie. Ale jak on będzie czytał książki? Może to tylko do Braille'a, tam gdzie są specjalistyczne. Ja wiem, gdzie na Koszykowej 26 było Braille'a, pamiętasz? No tak. Komputery po lewej i ciepło taki pokoik był. Ociemniałym podaj rękę. Podaj rękę, no ale... Niewytrwałym skracaj mnie. Nie musisz lecieć za wszelką cenę tam, żeby wiesz. Także proszę Państwa, Radio Conchita o nic się nie pyta. Nadaje, nadaje... Prawdę rozdaje, głosi Słowo Boże, tyle ile może. Od lat opisywane są negatywne skutki działania tego narkotyku na układ krążenia. Ile to będzie gadało? Wraz z występowaniem zwłaszcza zaburzenia rytmu serca i naciśnienia tętniczego, także zawału mięśnia sercowego w pierwszej godzinie po zażyciu. No. Opisywana była także choroba wieńcowa i zakrzepowe zapalenie tętnic obwodowych, zwłaszcza wśród młodych osób, systematycznie zażywający narkotyk. W literaturze medycznej podawane są opisy zgonów sercowych związanych z paleniem marihuany. Bezpośrednie zagrożenie, no, które wynika z palenia kanabinoli, dotyczy układu oddechowego, gdzie podczas systematycznego palenia tego narkotyku, A ten młodzieniec, na występowanie tam substancji smolistych, a także innych toksycznych związków, powstaje niebezpieczeństwo wielu powikłań zdrowotnych porównywalnych do palenia tytoniu, co jest związane także ze znacznie dłuższym niż przy papierosach przetrzymywaniem w płucach narkotycznie działającego dymu. Szacunkowe dane badaczy z Uniwersytetu w Kalifornii w Los Angeles wykazują, że wypalenie trzech albo czterech skrętów z marihuany wpływa na układ oddechowy podobnie do wypalenia 20 papierosów. Używających regularnie przez 5 lat marihuany identyfikowano zakrzepowe zapalenie tętnicy płucnej z przeciążeniem prawej komory, stanowiące ogromne zagrożenie albo dla nie, życia. Wykrywane są także samoistne odmy śródpiersiowe, bóle w klatce piersiowej i duszności. Wykrywane są samoistna odma śródpiersiowa, także podczas stosowania narkotyków spada poziom przeciwutleniaczy tlenku azotowego, niezbędnych dla prawidłowej pracy płuc. Mogą wystąpić również zapalenia przewlekłe, oskrzeli nawracające, stany zapalne dróg oddechowych, uporczywe kaszel i duszność. Palenie marihuany zwiększa.